Witam wszystkich kolegów bardzo, ale to bardzo serdecznie. Cześć kochani. Dzisiaj robimy test rączki. Teraz zobaczycie, o co chodzi. Darek wie, bo rozmawialiśmy. Powoli będziemy przygotowywać lotowe do sezonu. To, co jest najgorsze, co z reguły robicie u innych, to spokojnie, później oddzwonię. To, co jest najgorsze, co możecie robić przed sezonem i w sezonie, to jak gołębie się was nie słuchają. To gołąb ma się słuchać hodowcy, a nie hodowca gołębia. Teraz idziemy. Jest sytuacja, że większość z was przekarmia gołębie, dlatego nigdy nie polecicie. Idziemy z naszym, tym takim uszczerbionym kubeczkiem. Darek, według tego, co jest we wtorek, Karma Mix 4, czyli teraz ta trójka, w nowym tym katalogu Elixir de Reigner, ta właśnie Elixir, nie? Tak. Nakrętka plus herbata naturalina nakrętka plus 3 łyżki letniej wody, podać na karmę, następnie osuszyć zwykłymi ziołami Natura Complex. Tak wygląda jedzenie. I uwierzcie, jak się dobrze karmi gołębie, są witaminy z grupy B, są różnego rodzaju posypki, co później pokażemy. Nie ma takiej możliwości, żeby gołąb, nie nosił jajek, w sensie, że później miał jakieś problemy, nie? Idziemy, się biją chłopaki na wolierze. Cześć dziewczyny. Chodź, 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 chodź. Lotowe samice. Pokaż, Darek, w jakiej formie są. Już czekają w karniczku. Już tam pod karnik idą. Samce. Cześć chłopaki. Wszystkie idą do gołębnika. Ale zobaczymy. Będzie test. Kacz, 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 gołębie mają zawsze iść do koryta i zawsze do ręki. Jak nie, to trzeba je trochę przegłodzić. Wy macie ustalać, jak gołębie mają tańczyć, a nie kurde wybiegacie, bo gołębie tańczą. A raz, tutaj tylko przymknę. No. Chodźcie, 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 chodźcie. Teraz sprawdzamy, czy zdają egzamin, co, Darek? Chodźcie, 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 chodźcie. Kacz, 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 kacz. Trzeba czasami się z nimi bawić, zobacz. Z gołębiami trzeba pracować, panowie, pracować. Wtedy te gołębie będą lecieć. Kacz, 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 kacz. Kacz, 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 kacz. Jeszcze trochę się boją, ale jak kilka razy popracujemy, to o to chodzi. Kacz, 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 kacz. Czasami ja robiłem tak, one też tak jak dziobem robią, nie? To się uczą. I wtedy go trochę, ej gościu, zobacz. Gołębie mają być przyzwyczajone do was. To jest praca hodowlana. Jeżeli potraficie to zrobić, to później nie ma problemu. No chodź, masz. Chodź. No chodź. No chodź. Zobacz, jeden przyjdzie, drugi też przyjdzie. Zobacz. Z tego. Zobacz. Cyk. I na przykład był hodowca, który do mnie dzwonił, mówił, że mu żona chodzi, że on jest tylko wieczorami w gołębniku, gołębie nigdy do ręki nie przyjdą. Darek, ile to trwało, co? No. My to robimy... Tak, dwa wieczory nie daliśmy w ogóle. O co chodzi? Ktoś powie, głodzisz gołębie. Zobaczcie, jak one wyglądają. Jak one ładnie wyglądają. Nie jest głodzenie, to jest po prostu tresura. Tak jak z psami, kotami, ze wszystkim.
Teraz idziemy do samic, zobaczymy. No, jeść chłopaki, jeść. Przejdziemy dalej. Hodowcy nie rozumieją jednej podstawowej rzeczy. Jeżeli nie operujesz bardzo dobrze karmą, bo ja miałem te szczęście, że trafiłem na kilku ludzi, którzy mi podpowiedzieli, pomogli troszeczkę zrozumieć to, to nie będziesz leciał. Jeżeli nie jesteś dokładny, nie robisz na odpowiednie godziny karmień i tak dalej. Czyli, nie wiem, wracasz z pracy, nie z pracy, powiedzmy, gdzieś byłeś, bo koledzy cię, kurwa, zagadali. I o pierwszej w nocy karmisz gołębie, to jak ty chcesz później lecieć? Nie będziesz leciał, gościu, nie? Idziemy dalej. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Tu nawet noszą jajka, zobacz. Chodź, 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 chodź. Chłopaki, dobrze, dobrze, Darek. Jajecznica. Przebywali. Dobrze karmimy samice. Nie ma dla nas to znaczenia, czy one składają, czy nie. Chodź, 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 chodź. A też ta ciemna, widzisz? Siostra tego od razu, nie? Ruszyła pierwsza. Chodź, 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 chodź. Chodźcie, maluchy, chodźcie, chodźcie. No przecież ja, mnie tutaj więcej nie ma, jak jestem. To sobie przestawmy. Chodźcie, 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 chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Widzisz, samice jeszcze można jeden dzień im przyciąć. I od jutra już zaczynamy tak. One muszą być jak zegarki szwajcarskie. O, tam otwórz, Darek, bo jeszcze jedna samiczka jest. Chodź, 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 chodź. Mają je z ręki, mamy się z nimi bawić, przekomarzać. Chodź, 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 chodź. Samce bardziej są ufne u ciebie. Chodź, 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 chodź. Nie bój się, Darek, zostaw, one i tak z tego nie wyjdą. Chodź, 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 chodź. To jeszcze u samic troszeczkę, nie? Chodź, 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 chodź. One mają jeść, mają się z tobą zaznajamiać, z hodowcą. Mówisz taka... No samice tak, tak, bo samica tyle nie potrzebuje, nie? No. Chodźcie, chodźcie, chodź, 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 chodź. Ja wiem, że niektórzy z was nie mają czasu, żeby sobie posiedzieć, tak? Chodź, 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 chodź. I się pobawić. Ja palcem zawsze dziubałem. Przy młodych tak uczyłem. Przy starych też. Bo one wtedy naturalnie myślą, że ty też dziobiesz, nie? Chodź, 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 chodź. I dlaczego to zaczęliśmy robić, nie, Darek? Bo przed sezonem to musimy zrobić, przed parowaniem. Gołębie muszą jeszcze raz sobie przypomnieć, co to znaczy porządna musztra. Bo my później nie będziemy się pierdzielić i bawić. One mają później przez jeden i ten sam wlot ładować się, nie? Chodź, 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 chodź. I ta ręka karmi, i ta ręka ma wymagać. Inaczej, no niestety nic z tego nie będzie, nie? To jest tu jeszcze kilka samic, które są po prostu naturalnie nieufne, nie? Ja zaraz zrobimy im, to im troszeczkę sypnę, a wieczorem już będzie mniej. Chodź, 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 chodź. Mają się zapierać skrzydłami, jeszcze nie jest to, nie? Jeszcze nie jest to. Ten, jak to się mówi. Ale u samców już jest lepiej, nie? Gołębie mają iść za każdym razem do hodowcy. Nie idą? Sorry, ale wtedy jest słabo, nie? Tu jeszcze jedna samiczka. Samczyki jak czekają. Chodźcie, chodźcie, maluchy, chodźcie. Zobacz, tak mają jeść gołębie. Chodź, 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 chodź. Ma być uderzenie.
nie jest ważne, żeby jakiejś gównianej karmy nie wiadomo ile sypać, tylko dobrej karmy i liczyć tą karmę, oczywiście na dystans, jak co jest potrzebne, żeby gołębie delikatnie przybierały, ale żeby zawsze przychodziły do łapy, do ręki, nie? Chodźcie, 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 chodźcie. One mają tego, jak to się mówi, pracować, te gołębie. Jedzenie, to wszystko. Odpoczynek, jedzenie, trening. Te wszystkie trzy rzeczy muszą być bardzo dobrze spełnione, no to wtedy gołębie będą elegancko leciały. Zresztą widzicie, jak wyglądają gołębie, nie? Nasza mieszanka. I to jest karma z MDMA. Tam jeden gościu mi pisał, że sieczkę podaje, nie karmę. Sorry, stary. Karma moim zdaniem jest petarda. Tak szybki. No, pojniki zabieramy. Pojniki dopiero dostaną, to niedługo. Tak, tak, będą myte i te. Bardzo dobrze. Darek, u nas kolorowo. Mamy ciemne, mamy czerwone. Nie? Zobaczymy, jak będą się spisywać. To jest ten dwulatek, co go z powrotem dajemy. No. Uruchamiamy go. Dobra. To tyle, idziemy dalej. Ale jeszcze tylko zobaczę. Chodź, 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 chodź. Nieźle. Ale zobacz, jak im przykróciłeś z głodóweczki, to na zielono trochę zaczęły srać, nie? Bo już jelita tam, wiesz, zaczęły z głodówki, nie? Patrz jak idą, patrz jak idą. No co, chodź, chodź. No chodź, no chodź masz. No chodź. No to jest cała przyjemność właśnie, że ty masz pracować i gołębie mają się ciebie słuchać. Wryj sobie to do głowy, młody hodowco, bo jeżeli nie będziesz tak postępował, to no i też ruchy, jakie robisz, to muszą być delikatne ruchy, nie? Chodźcie, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Ten, jak się mówi. Bo jak nie będziesz tak postępował, to pij z tego będzie, no. Jak się pcha 800, co? Nie, 99, sorry. Siostra to jest 800. O, git. Dobra, dzieciaki. Dobra. To jeżeli chodzi o nasze przygotowanie lotników, teraz 2-3 tygodnie one muszą odpowiednio wiedzieć. Później jak zostaną łączone w pary, bo na koniec lutego łączymy w pary, to już będzie normalna karma, ale nie będziemy przekarmiać gołębi, nie? Wiadomo, samice szybko zniosą jajka. Na karmę pójdzie posypka typu vitamineral albo te mocne skrzydło, nie? I tego, jak to się mówi, bez problemu. No co? To na tyle. To jest jeden filmik, który wam pokazujemy, dlaczego się nie przekarmia gołębi. Zobaczcie, one nie są chude. Popatrz, jak te samice wyglądają tutaj. A jak weźmiemy je w rękę, są lekkie. I co? Ktoś powie, karmicie, zagładzacie, głodzą te gołębie, nie? Ale to będzie później procentowało, bo one będą się słuchać, nie? To tyle na tym jednym filmiku. Teraz zrobimy drugi.